Andrzej Duda musiał wkraść się tylnymi drzwiami. Wszystko się nagrało. Nagranie Andrzeja Dudy z Kanady krąży po sieci. Tomasz Łukaszuk nagrał prezydenta Polski, jak ten wchodzi do sali tylnym wejściem. Powodem była manifestacja, która przywiała głowę państwa. Na transparentach próżno było szukać haseł doceniających polityczne zaangażowanie Andrzeja Dudy. Andrzej Duda musiał wejść tylnymi drzwiami. Andrzej Duda przebywa z wizytą w Ameryce Północnej. Po odwiedzinach w Stanach Zjednoczonych i spotkaniu z Donaldem Trumpem prezydent pojawił się w Kanadzie. W harmonogramie spotkań nie zabrakło rozmowy z premierem Justinem Trudeau. Niemniej to nagranie z kanadyjskiego Edmonton wzbudza wielkie zainteresowanie internautów. Tomasz Łukaszuk, polityk polskiego pochodzenia, podzielił się filmem, gdzie widać, jak Andrzej Duda zmuszony jest wchodzić do jednej sali tylnymi drzwiami. Demonstranci w Kanadzie wyburzyli Andrzeja Dudę. Aby uniknąć zgromadzonych protestów, prezydent Duda wkradł się do sali polskiej tylnymi drzwiami do piwnicy, czytamy w opisie nagrania wrzuconego przez Tomasza Łukaszuka. Na opublikowanym w serwisie X nadaniu widać, jak limuzyny z Andrzejem Dudą podjeżdżają po oddalone od głównego wejścia drzwi. Dodatkowo prezydenta od demonstrantów oddziela wysoki płot. Kiedy część osób zauważyła, że prezydent chce ich ominąć, pobiegli na bok, tak by móc pokazać przygotowane transparenty. Hasła bezpośrednio uderzały w działania Andrzeja Dudy. Hasła uderzały w Andrzeja Dudę i jego działania. Demonstranci z transparentami i polskimi flagami oraz szalikami głośno gwizdali i buczeli, gdy zobaczyli Andrzeja Dudę. Wykrzykiwali również jego imię i nazwisko, aby zwrócić uwagę prezydenta. Na transparentach pojawiły się hasła takie jak: czas na bezpartyjnego prezydenta, przestępców ukrywa, Duda się nazywa, gdy Duda wetuje, Putin raduje, prezydencie Duda, przytul polskie kobiety. Nie zabrakło również flag społeczności LGBT.